Witajcie, kolejna dawka ćwiczeń, kolejna dawka robienia, po prostu rozwijania warsztatu gitarowego. Zarobiliście wspaniale, witajcie, witajcie. Podkład, jaki dzisiaj mamy i solówki, które będziemy robić, podkład to są mianowicie power chordy A577, E022, F133 i G. I teraz spróbujemy rozkminić sobie surówki, rozłożyć na części pierwsze improwizowanie do takiego motywu. Pierwszym, najbardziej, że tak powiem, podstawową rzeczą, którą możemy zrobić, to jest improwizowanie, czyli operowanie, improwizowanie na dźwiękach tonicznych danego power chordu. Czyli jeżeli mamy, pierwszy motyw jest A, to robimy surówkę na dźwięku A. Później jest E, robimy na E. Później F, używamy F i później G. Używamy G. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, kiedy się zmienia. Tym, tum, tum, tum. Posłuchajcie, jak to brzmi. Zagramy sobie. No tak, można powiedzieć, że tak, bardzo jakby oczywiste jest, że gramy dźwięki A, E, F, G. No właściwie, co tu cudujesz. Jednakże możemy zrobić tak, że używamy poszczególne dźwięki w obrębie, dźwięki ze skali w obrębie tych dźwięków, powiedzmy, mówię nie w obrębie, w sensie w obrębie na gryfie, tylko w obrębie melodii i zmiany tych power chordów, prawda? Tu mamy A, się trzymamy tego dźwięku. Bo najbardziej podstawowy motyw, który moglibyśmy tu zagrać, to jest tak, po prostu A. Tu jednak nic się takiego nie dzieje, ale możemy zacząć na przykład robić bending z G do A. O, czyli na przykład skończyłem na dźwięku G, ale uderzyłem go więcej razy. Cofam się do D, ale wiem, że tam przejdzie na F zaraz. F i później G. Więcej razy, bo mamy czas. Tym, ty. Zobaczcie, jak to by brzmiało. No halo. Spróbujmy teraz troszeczkę bardziej się poprzesuwać w trakcie trwania danego power chordu, poprzesuwać się w solówką, pokombinować gdzieś, nawet poużywać dźwięków, które niedługo nastąpią, czyli nawet po dźwiękach A, E, F, G, po prostu możemy pooperować. Pooperujmy tylko w ten sposób, że właśnie zrobię tak, zrobię takie ćwiczenie właśnie, wy też sobie zróbcie, że po prostu A, E, F, G i potem sobie próbujemy kombinować bendingami, flażoletami, ale po prostu, żeby mamy te... tylko, że właśnie bendingami, flażoletami, ale troszeczkę w pobliżu właśnie tych podkładów. Jeżeli mamy A, to wiemy, że mamy A, ale możemy też grać inne dźwięki, właśnie A, F, G.
akurat dźwięku D nie ma, ale możemy troszeczkę się zacząć rozpędzać na dźwięki, które byłoby w tej tonacji byłyby ok, prawda? Czyli D, E, F, G, A, B, C, G, F, E. One są tu w pobliżu. Dajemy ten podkład. Mi tutaj szwankuje z tym. Tutaj zrobiłem taki motyw, że podkłady się zmieniały, natomiast ja grałem. Bo tak, operowałem tutaj. Robiłem slajdy z A do A, grałem po dźwiękach. Tutaj znalazłem z kolei A w tym miejscu. To za chwilę jeszcze powiem o tym ćwiczeniu. Natomiast grałem przez wszystkie power chordy, które się tu zmieniają, przez te cztery power chordy, grałem jeden motyw. Warto zaobserwować też takie melodie, ponieważ one czasem powodują, że naprawdę tam podkład się zmienia, natomiast my mamy stały motyw, który gramy i oczywiście nie można powiedzieć, o, ale on nie umie grać, on gra jedną rzecz. Jeżeli gralibyśmy powiedzmy ten motyw przez 3 minuty i gralibyśmy ten jeden, znaczy te power chordy przez 3 minuty, ten jeden motyw przez 3 minuty, faktycznie zaciął się gościu albo jest tak narąbany, że nie wie co się dzieje. Natomiast oczywiście jako wstawka, ten dwa power, jedno kółko na przykład można byłoby zagrać ty 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 dym, bo tutaj przy A dźwięku tonicznym A ty 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 dym, tum, później przy niskim dźwięku E ty 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 ty, inaczej zupełnie brzmi, później przy F też jeszcze inaczej, przy G też jeszcze inaczej. Popróbujcie sobie sami też to zrobić. Ja ten podkład nagram jako, puszczę jako osobny filmik, który można byłoby przećwiczyć, albo też jeszcze puszczę wam teraz, żeby po prostu żeby jeszcze było do przegrania. No, proszę ze mną współpracować. Bardzo serdecznie zapraszam. Chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic z tego nie będzie, bo nie chcę ze mną współpracować. Ale dobra, będzie na pewno w osobnym podkładzie. Także dzięki za uwagę. Poćwiczcie sami.